Proszę, w dalszym ciągu pan Grzegorz Chudomient. Druga skarga była zgłoszona przez panią Mirek na działania dyrektora publicznego przedszkola nr 5 w Kędzierzynie Koźlu w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli przedszkoli, w tym nieuprawnionych działań dyrektora w zakresie naboru dzieci do placówki. Chodziło o to, że pani złożyła podanie o przyjęcie. Dziecko nie zostało przyjęte, a spełniało preferencje, znaczy spełniało wymogi preferencji, które były przyznawane przez gminę w regulaminie. Dostaliśmy opinię od pana prezydenta i z tej opinii wynikało, że skarga jest zasadna. Części oczywiście dotyczącej tego przyjęcia. Oczywiście była tam jeszcze informacja, że w dalszych działaniach podjętych przez panią dyrektor, ponieważ pani dyrektor zabiegała o to, żeby rozszerzyć działalność o następną grupę, więc dodatkową, więc dziecko pani, która składała tą skargę, dostało się do przedszkola. Niemniej jednak stwierdziliśmy, że rzeczywiście te preferencje, które dotyczyły dziecka pani skarżącej się, były uzasadnione i w związku z tym komisja uznała skargę za zasadną. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Są pytania? Bardzo proszę, pan Wojciech Jagiełło. No, ja przepraszam, że zadam jednak to pytanie, bo mimo wszystko no, sprawa jest mi nieznana, tylko z tej informacji, którą uzyskaliśmy teraz od pana przewodniczącego. Na czym polegały te preferencje tego dziecka? Jeżeli można oczywiście, bo ja muszę sobie wyrobić zdanie, bo... Rozumiem. I że ten jak gdyby kolejność była taka, że... A to było nowe dziecko czy kontynuujące? No przepraszam, ale mam podjąć decyzję w głosowaniu, więc... A no, dobrze, dziękuję. No to jest ważna informacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jeszcze w tej skardze, czy w następnej już pan się zgłasza? Nie, ja proszę o... No dobrze, ale myślałam, że jeszcze w tej... Nie, no. Ja już nic nie... W takim układzie, kto z państwa jest za przyjęciem stanowiska Komisji Rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Siedemnaście za. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Cztery wstrzymujące się. Zatem uchwała została podjęta i skarga uznana za zasadną.